Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Rock and Rojo. Dzień dobry, witam Cię, Rojo. Witam Cię serdecznie, Rok. Jak Ci minął tydzień? Robiłeś coś niezwykle interesującego, a może stresującego? Stresującego nie, bo to są zawsze sympatyczne elementy związane właśnie tutaj z szeroko rozumianą przeprowadzką. No, kuriozalne sceny, tak? Między wieszaniem szafek, a montowaniem materiałów. Między układaniem mebli, a obróbką materiałów. Także jestem tak troszeczkę rozchwiany, ale studio w takich 80% jest już skonstruowane, co myślę widać w tle. Słuchaj, ty już masz ten ujęcia ze studia. Dobra, bo ja widziałem na Instagramie jedno zdjęcie, żeś opublikował. Nie robiłeś żadnego filmu, żeby pokazać studio jeszcze? Będzie taki film potężny, bo jest co pokazywać, jest o czym opowiadać, ale nie chcę go, nie chcę się za niego zabierać w momencie, kiedy wiem, że jeszcze nie wszystko jest tipi-topi, bo ja pod tym względem jestem strasznym pedantem. Dobra, to ja będę czekał na ten film, a i tak sobie zobaczę trochę fragmenty z tych nagrań trochę, dzisiejszych. Trochę tak, oczywiście. Proszę najmilszego Państwa, mieliśmy takie rozważania w ramach dzisiejszego tematu. Ja gdzieś wpadłem na taki pomysł, że fantastycznie byłoby zastanowić się nad tym, jakie gry chcielibyśmy zobaczyć w uniwersach serialowych, które żeśmy poznali, i żeby tam gry przenieść, i jakie to gry miałyby być, i jakie seriale miałyby pokazywać. I potem gdzieś tam po takich naszych wewnętrznych rozmowach wyszło na to, że praktycznie każde uniwersum serialowe w jakiś sposób w grze zostało przedstawione, bo szukaliśmy takiego tematu, który jeszcze nie był obecny. Ja zacznę od swojego przykładu, od takiego, co mi się wydawało niezwykle interesujące. To może robimy błyskawicznie raz jeden przykład, raz ja drugi przykład, nie? Ja mam dużo wymieszać. Dobrze, to ja mam dużo mniej przykładów niż Rojo, bo Rojo, wiem, Rojo z Rojem się żeśmy dogadali. Słuchaj, Rojo, ja dwa, ty dwa, nie? Ja zrobiłem dwa, Rojo ma całą listę, nie? Więc ja go będę częściej wypytywał o te rzeczy, które on przedstawił. Ale by Państwu trochę przedstawić mój pomysł na to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Więc pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to bardzo mocno Lost in Space. Zagubienie w kosmosie to jest serial Netflixa o rodzinie, która gdzieś tam w kosmosie się znajduje i musi sobie poradzić. I to jest taka historia, która została przeniesiona z filmu, ona chyba z książki w ogóle została przeniesiona. Ale całość wyglądała tak, że jest to rodzina, która podróżuje między planetami, próbując wrócić na Ziemię albo właściwie znaleźć jakąś bezpieczną przystań w kosmosie. I uznałem, że to będzie fantastyczne sposób na opowiedzenie historii, czyli mamy taką grę liniową, nie? Gdzie mamy podróż po kosmosie i planety jak przystanie, przy których się zatrzymujemy, wykonujemy tam jakieś zadania, poznajemy może historię, odkrywamy może jakieś tajemnice i lecimy dalej, szukamy jakiejś drogi i lecimy na kolejną planetę i na kolejną. I myślałem, kurde, to będzie takie fajne, nietuzinkowe, a Rajo mi napisał, ja mam tu w notatkach, Mass Effect. Koniec. Znaczy, my musimy zaznaczyć jedną rzecz, że tu nie chodzi o to, że na przykład wybieramy sobie jakiś serial przykładowo osadzony w uniwersum postapokalipsy, tak? Tylko w uniwersum danego serialu, a nie w uniwersum jakby w ramach otoczki danego serialu, tak, bo byłoby to absolutną niemożliwością, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja wybrałem takie tytuły, które można byłoby ugryźć utartymi schematami, znanymi mechanikami, ale że nie było jakby jeszcze takiego podejścia. To znaczy akurat ten temat wymyślił Rok, strasznie mi się on podoba, bo on nie jest prosty. Tu trzeba się zastanowić, tu trzeba pokombinować. Jedno jest jednak pewne i myślę, że dotyczy to Was i przede wszystkim Roka, że jest coś takiego jak przyklimacenie sobie gamingu. Ja się tym kieruję od wielu, wielu lat. I żeby nie być gołosłownym, tak? Przygody młodego czarodzieja Harry'ego Pottera możemy poznać zarówno na podstawie różnej maści gier, różnej maści książek i różnej maści filmów, prawda? To taki pierwszy przykład z brzegu. Ja zawsze miałem coś takiego, że jeśli oglądałem bardzo fajny serial wojenny, żeby nie szukać daleko, Kompania Braci, tak? No to lubiłem sobie przyklimacić właśnie seans tym serialem jakimś gamingiem. I tutaj również na przykład Kompania Braci albo na przykład Oddziały Szturmowe, prawda? Podobnie właśnie z Wiedźminem. Tutaj sprawa banalna, bo tu Sapkowski sobie czytamy, gdy grać nie możemy, tu sobie Wiedźmin 3, gdy grać już możemy. Na tej zasadzie i tak mam w odniesieniu do wielu różnych uniwersów, żeby powiedzmy, nie wiem, słuchać sobie jakiejś klimatycznej w temacie muzyki, gdy jestem poza domem, prawda? Gdy jestem poza komputerem, to sobie coś czytam, a gdy jestem przed komputerem, to gram bądź oglądam.
Jasne, słuchaj, a miewasz tak, że na przykład grasz w jakąś grę i ona ci się podoba i myślisz sobie, kurde, jakby jeszcze dodali do tej gry to, to i to, to już byłaby idealna? No tak, bo my mamy bardzo szerokie spektrum porównań, tak? I to nie tylko na zasadzie takiej pewnej linii gra, inne gry, tak? Tylko właśnie gra, komiks, teatr, książka, serial, film, muzyka. Na tej zasadzie. Tak naprawdę można sobie stworzyć takie jezioro pełnych doznań dla wszystkich zmysłów, tak, jeśli chodzi o postapo, tak? Tu można podwinąć masakryczną ilość elementów. Nie chcieliśmy się na tym skupiać, bo to byłaby pewna z naszej strony droga na skróty, prawda? Ja cię doskonale rozumiem. To, że Mass Effect operował w czymś takim w myśle pionierstwa, eksploracji, ekspansji, spoko. No chyba zwłaszcza Andromeda miała to w sobie. Zwłaszcza Andromeda, dokładnie tak. Zwłaszcza Andromeda, dlatego takie pierwsze skojarzenie. Dlaczego pierwsze skojarzenie? Bo jak Lost in Space było, to akurat ogrywałem sobie Andromedę i miałem w ten sposób taki motyw tutaj. Powiedzmy, pewne bierności jako widz i pewnej interaktywności jako gracz. Wiesz co, zacząłem sobie od tego tematu nie bez powodu, bo te porównania, te rzeczy, o których wspominasz, jak najbardziej istotne. I ten mój serial Lost in Space, to jest gdzieś takie połączenie trochę tego Mass Effecta i trochę X Beyond Frontier, że gdzieś tam podróżujesz, odkrywasz świat, plus do tego masz jakąś tam załogę, z którą się komunikujesz, tam te relacje międzyludzkie są bardzo ważne i to bardzo fajnie się wpisuje w opowieść, ale jakby pewne segmentowanie tego świata bardzo mi pasuje, że mamy liniową podróż i półotwarty świat, nie? I potem znowu liniową podróż i półotwarty świat. I kolejny temat, po który chciałem sięgnąć, on nie jest jakby ułożony tak, jak ty proponowałeś, ale wspomniałeś na swojej liście o Black Sails, czyli o grach pirackich. Czemu akurat takie uniwersum? Znaczy generalnie ja to podałem na zasadzie, że podałem ci swoje ulubione seriale, jednak na ich podstawie były już pewne gry, bezpośrednio, nie bezpośrednio. I żeby nie być gołosłownym, jeden z moich ukochanych seriali to jest Dr. House, ale mieliśmy chociażby Team Hospital, Two Point Hospital, także to odpada. Black Sails, masa gier pirackich, od Risenów po Assassin's Creed'y, Czarna Flaga, prawda? Serial Wikingowie, masa gier o Wikingach. Altered Carbon, na który to drugi w ramach Netflixa sezon czekam, no to Cyberpunk, tego też mieliśmy od cholery, no i przede wszystkim Cyberpunk 2077 nadchodzi. Wyodrębniłem sobie trzy tytuły, do których sobie zaraz przejdę, ale... Ty jesteś skacze po tych tematach. Ale ja chciałem cię przytrzymać momencie, przy każdym. Chciałem dać ci okno, no. No patrz, to dobrze wyczułem. Gdybyś wytrzymał dwie sekundy, to już byś mógł sobie gadać. Okej, okay. No ale dobra, to rozumiem, że ja udało ci się przepchnąć, tutaj. Tak, skończyłeś, bo wspomniałem o tym Black Sails, bo było kilka takich gier, właśnie pomyślałem sobie, kiedy czytałem twoją listę, kiedy spojrzałem sobie na Mass Effect i na Lost in Space, to wydaje mi się, że te gry pirackie, gdzie masz statek, załogę i też dokładnie w ten sam sposób, jak po kosmosie w Lost in Space, można się poruszać statkiem po morzu, w tych czasach, kiedy eksploracja planety naszej jeszcze nie była dokończona i było pełno tajemniczych ziem, to tak samo mogłaby wyglądać opowieść, że liniowo poruszamy się po morzu od wyspy do wyspy albo do kontynentu do kontynentu i tam mamy półotwarte światy, które odkrywamy. I to jest taki schemat, który jest bardzo prosty, on jest mass-efektowy, ale można go zastosować w kilku właśnie modelach świata. Tak, tylko i w że tym ty pirackim w tym momencie także. Jakby szukasz pewnej mechaniki, tak? Otwartości, liniowości. A chodziło właśnie o to, żeby znaleźć ten taki klimat, atmosferę, smak, takie mini uniwersum danego serialu wokół właśnie historii, fabuły, a nie wokół tła. Jak najbardziej. Ja się zgadzam, że tam także jasne, wiele ja rzeczy. Tym, ja też się z tobą zgadzam, tylko tak jak mówię. Też tak, że jak wymyślałem ten temat, to miałem dokładnie tą samą, tą wizję, o której ty teraz mówisz, ale jak patrzę na te tytuły, to zaczynam wyłapywać w nich takie punkty wspólne. Mam wrażenie, chociaż wiesz co, to też jest tak, że ja mam wizję mojej ulubionej gry i ona, muszę przyznać jakby bez bicia, że to jest właśnie taka liniowa podróż połączona z epizodami półotwartymi. I takie gry się przytrafiają. Uncharted 4 miał to do siebie też, nie wiem, to na pewno grałeś w Uncharted 4, nie? Oczywiście, że tak.
No, no to tam była taka bardzo lniewa przygoda i potem dostawaliśmy taki otwarty świat, gdzie samochodem żeśmy trochę jeździli, badając kawałek mapy. Ale dobra, pójdziemy dalej, bo faktycznie ja trochę pobłądziłem. Wiesz, a propos tego Black Sails i tego modelu gry, to mi się jeszcze Assassin's Creed Black Flag przypomniał, gdzie dokładnie tak to wyglądało, że się... Podałeś, ja widzisz, ja byłem taki zajęty słuchaniem samego siebie, że nie posłuchałem, co ty mówisz. Nie, ale ja też się czasem na tym łapię, że na przykład jak ty mówisz, to nie, że ja cię nie słucham, bo koduję, ale ja bardziej się zastanawiam, co ja chcę powiedzieć, jak ty skończysz. Tak jest. Ty masz identycznie tak, że ja cię nie obwiniam, można się powiedzieć. To jest ta pułapka, ale wspomniałeś też o Altered Carbon i o cyberpunku, który nadchodzi. Chyba jest tak pośród, bo jest dużo gier cyberpunkowych, gdzieś tam się przytrafiły, ale żadna nie była na tyle duża, na tyle głośna, że można sobie na przykład wspomnieć jak Assassin's Creed albo coś. Cyberpunka dopiero pierwszego tak na poważnie robią Redzi. Wcześniej były jakieś, znaczy był Deus i były Deusy, nie? Były cyberpunkowe. Deusy. Ale oprócz tego cyberpunk chyba nie jest takim popularnym uniwersum, co? No niestety, no ku mojemu smutkowi niestety nie, bo tak jak mówiłem, no moje ulubione uniwersum to jest oczywiście postapo, tak? Następnie jest to fantasy z kategorii dark fantasy, no i potem jest cyberpunk tak naprawdę. A Boże, przepraszam, ja jestem strasznie napastliwy, widzę ostatnio. Ja chciałem, wiesz, bo zapytałem cię, co żeś porabiał w tym tygodniu. Wiem, że załatwiasz sprawy związane z przeprowadzką, ale też chciałem się pochwalić, że miałem okazję pograć w grę Surviving the Aftermath. To jest gra od Paradox Interactive, która gdzieś tam premierę będzie miała dopiero w 2020 roku. I to jest, wyobraź sobie, to jest taki tycoon post-apo. Nie, czyli wiadomo, że obaj lubimy przygody w post-apo, takie z perspektywy pierwszej osoby, czy falloutowe rzeczy, ale budowanie bazy ludzi, którzy przetrwali gdzieś tam kataklizm i wysyłanie ich na zwiad bardzo, bardzo mi przypadło do gustu, to możesz śledzić spokojnie tę grę, bo może tobie też się spodoba. Wiesz co, ale... jeśli chodzi o Paradox, to już mam przed oczami widmo 40 tysięcy DLC po premierze, chociaż to nie zmienia faktu, że oni robią bardzo fajne gry i przede wszystkim oni się specjalizują w strategiach różnej maści. I wiesz, jestem na tyle takim postapofreakiem, gdzie jakby nie ograniczam swojej pasji tylko do konkretnej perspektywy FPP, TPP, tylko ja sięgam wszystkiego. I były takie mniejsze gierki jak Apox, która była strategią czasu rzeczywistego, brzydką, słabą, ale jednak była właśnie w klimacie postapo. I coś bym tam jeszcze odnalazł, gdybym wiedział, że mam się przygotować pod tym kątem. Nie, ja sobie pozwalam. To rozumiem, jasne. Ja sobie pozwalam na dygresję, bo tak naprawdę Rojo przygotował fantastyczną listę tych takich, bo widzę, że wziąłeś sobie to do serca, co ja zaproponowałem pierwotnie. I czyli takie... Ty też tak takie seriale, które nie zostały przedstawione za bardzo za pomocą gier, a mogłyby być. I pierwszy taki tytuł, który tutaj masz na liście, to jest Happy. Czyli to jest serial, który na Netflixie jest teraz do obejrzenia. Zgadza się. Pozwolę, to ja pozostawię ci... No to nie, to ty opowiedz tę historię, żebym ja nie przegadywał strasznie tego. Nie, generalnie ja bym widział serial Happy przez wzgląd na zastosowaną w tym serialu konwencję troszeczkę mieszania się rzeczywistości z wirtualnością w myśl marzeń córki głównego bohatera, ale widziałbym grę tak samo, jak jest skonstruowany serial, czyli... widziałbym to troszeczkę w klimacie Max Payne'a w myśl akcji zwolnionego tempa i konwencji TPP, z Deadpoolem w myśl czarnego humoru i troszeczkę Las Vegas Parano w myśl takich narkotycznych trochę wizji wstawek. Na tej zasadzie. Tak. To mogłoby być coś ciekawego, bo jakby... Jezu, chciałem powiedzieć Mad Max, przepraszam, Max Payne oczywiście, jest grą poważną, dorosłą, brutalną. Deadpool jest z luzem, tak? A gdyby to jakoś tak właśnie połączyć, żeby się to ze sobą nie gryzło. Jasne, taka gra byłaby pewnym wyzwaniem dla koderów i tak dalej, ale uważam, że to mogło być coś ciekawego, interesującego w ramach interesującej marki. Jak najbardziej. Wiesz co, ja pozwolę sobie Państwu przybliżyć sam serial jeszcze trochę, bo to jest, bo może nie każdy oglądał, ale powiem Ci, że bohater tego serialu nie ma żadnej innej postaci, żadnego innego aktora,
który tak bardzo przypominałby Maxa Payne'a, jeżeli chodzi o budowę fizyczną. Gdyby jeszcze ostrzyc go na zero, to jest totalnie Max Payne z trójki. To jest gościu, tak wygląda. Zgadza się. Ma inny typ osobowości, ale jest takim właśnie typem twardziela. Historia w serialu wygląda tak, że mamy do czynienia z byłym policjantem, który ma poważne problemy z alkoholem. To jest taki trochę rycerski, ale z problemami gość, któremu się pojawia kolorowy jednorożec. I ten kolorowy jednorożec mu krąży nad głową i facet nie wie do końca, czy są to jakieś jego alkoholowe zwidy, skąd to się wzięło, co to oznacza, i cała ta droga do poznania tego jednorożca prowadzi do bardzo mrocznej historii. Która... Żeby nie spoilerować, bo są pewne seriale, są pewne gry, które jak chcesz komuś polecić, to bardzo łatwo spoiler, żeby zachęcić. Będę rozważny. W tej materii już więcej Państwu nie powiem, ale historia jest przesycona czarnym humorem, ale mimo to jest taka bardzo mroczna i powiedziałbym taka brutalna. No dobra, to mamy temat Happy mamy zamknięty. Ja natomiast pozwolę sobie, i to jest też taki serial, który Państwo powinni doskonale znać, zresztą Rojo mi go polecił, i to jest serial Spartacus, który oczywiście fantastycznie się oglądało. Ja muszę przyznać, że dla mnie najważniejsze były dwa pierwsze sezony. Potem, bo tam zdaje się, że ten aktor, który grał główną rolę... W pierwszym sezonie zmarł na raka krtani, czyli na to samo, z czym zmagał się Michael Douglas. Tylko, że Michaelowi się udało, a od twórcy Spartacusa w pierwszym sezonie niestety nie. Także jest podmiana Spartacusa z pierwszego sezonu na drugi chyba. Wiesz, to była taka historia, że w pierwszym sezonie był Spartacus, a w drugim sezonie sięgnęli po taki, że oni opowiedzieli historię przed tym, jak się na arenie pojawił Spartacus. Tak, żeby to bardzo interesująco to zagrało, i pomyślałem sobie, że to jest taka bardzo ciekawa historia. Znaczy, mamy do czynienia z bijatykami, w których jest opowiadana jakaś fabuła. Na przykład Mortal Kombat jest tak robiony, czy Injustice 1 i 2. Pomyślałem sobie, że fantastycznie byłoby zobaczyć taki trochę zamknięty, trochę taki klaustrofobiczny świat aren i Spartacusa właśnie w takiej postaci, że masz te momenty akcji, kiedy toczą się walki, kiedy ćwiczysz, kiedy trenujesz, kiedy zdobywasz umiejętności, i takie momenty, kiedy toczą się te opowieści. I cały serial Spartacus był zbudowany właśnie na tych dwóch elementach, że były te momenty spokojne, pełne dialogów i rozmów i opowieści. Intryg. I z drugiej strony tych walk. I myślę, że w grze można by było to całkiem ciekawie połączyć. Bezdyskusyjnie, tym bardziej, że mielibyśmy coś naprawdę, uważam, grywalnego od strony mechanicznej, jeśli chodzi o brutalną, krwistą walkę, ale też no właśnie przez wzgląd na te intrygi, bo to tak naprawdę intrygami stoi ten serial, te jakby porównanie go do tylko i wyłącznie rzezi mogłoby zadziałać wręcz krzywdząco na taki odbiór ogólny, ale tak jak mówię, no była taka gra na PlayStation 2 właśnie Spartacus, ale ja znam Rocka doskonale. Rock chciałby po prostu coś gameplayowo atrakcyjnego, dynamicznego, ale fabularnie zajmującego. I tego brakowało trochę w tej wspomnianej grze. Także gdyby podejść tak na poważnie do tematu Spartacus, jeśli chodzi o dobrą grę z fajnym budżetem, to myślę, że cytując, nie wiem kogo, ale lubię ten tekst, grałbym. Aha, jak najbardziej. Ja w ogóle tak, im bardziej się przyglądam tej liście Roya, to mam wrażenie, że trochę sam poszedłem na skróty, bo Rojo bardzo takie nietuzinkowe pomysły sobie wyszukał. Kolejna propozycja, którą zaraz Rojowi przekażę, jest taki serial The Office, i on był robiony w dwóch wersjach, w wersji brytyjskiej i wersji amerykańskiej. Miałeś okazję oglądać obie wersje? Oglądałem brytyjską. Brytyjska jest takim klasykiem, chociaż ta amerykańska stała się bardziej kultowa, bo być może ten świat jest taki. Przez memy. A, przez memy i przez YouTube'a, gdzie tam było bardzo dużo publikacji. Autorem tego całego pomysłu jest Ricky Gervais, czyli taki brytyjski komik, bardzo, bardzo zabawny facet. I to jest historia, w której przedstawione są perypetie pracowników biura, i oni się chyba tam zajmują dystrybucją papieru w czasach, kiedy informacja jest internetowa. I Rojo zaproponował, że to mogłaby być taka gra, która trochę jest urządzona jak uniwersum Larego, czyli ta przygodówka, taka klasyczna point and click. Zgadza się, bo tak jak mówię, teraz
Można poszukać, ale w latach 90. to nawet nie o to chodzi, że grało się we wszystko, co się pojawiało, nawet maksowało się do nieprzytomności wersje demonstracyjne z krążków dodawanych do różnych czasopism. Nawet nie o to chodzi. Ale to był rozkwit przede wszystkim gier strategicznych na base building, o tym sobie też kiedyś porozmawiamy z Rokiem, jak i właśnie tych takich przygodówek typu point and click, albo tak zwanych przejściowo-sektorowych, jak Myst czy Raven. To też mógłbym sypać przykładami, ale nie o to chodzi. Ja strasznie kochałem właśnie gry typu Ace Ventura, Broken Sword, dobrze mówię. Smoking tak, Mirror, tak. Moja ulubiona część, chyba dwójeczka była. No i właśnie Leisure Suit Larry. Dlaczego akurat podałem ten tytuł jako porównanie? Przez wzgląd na zastosowany humor, tak? Bo jak wiemy, humor amerykański jest humorem sytuacyjnym, tak? Zazwyczaj nie za wysokich lotów. Humor brytyjski to jest humor tekstowy. I myślę, że to mogłoby naprawdę zagrać jako taka humorystyczna, na zasadzie co przygoda, co epizod, co plansza, jakaś astronomiczna masa skeczy, jak kiedyś była taka polska gra, chyba przez laboratorium komputerowe, czyli LK Avalon Scout Quartermaster. Tam nie było specjalnej fabuły, on żeby przejść z planszy do planszy musiał połączyć jakieś śmieszne rzeczy ze sobą i albo to działało, albo nie. I na tej zasadzie, że byłby to taki interaktywny, trochę gamingowy kabaret, ale z jakąś tam, powiedzmy, zasadą mechaniczną, na zasadzie, że trzeba z kimś porozmawiać, trzeba coś wybrać, trzeba coś odnaleźć, trzeba z czymś wejść w interakcję. Myślę, że brakuje takich fajnych gier trochę na rynku. Dobrze, dobrze. To teraz przez chwilę odbiegłem trochę od tego tematu, o którym mówiłeś, bo przeglądałem sobie tak, wiesz, tak na szybko nadchodzące premiery, bo jedna rzecz mnie zaciekawiła. Przez chwilę pomyślałem, że gdzieś mi umknęła premiera The Outer Worlds, ale nie, to dopiero za 10 dni, więc... 10 dni, 25. Uspokoiłem się. Ale wracając do tematu, kolejna propozycja jest też ciekawa, a dla mnie podwakroć, ponieważ nie oglądałem tego serialu. Wszyscy mnie na niego namawiają. Ja go sobie odłożyłem na później i mowa o Domie z papieru? Dobrze odmawiam? Tak. Odmieniam? Dobrze, Dom z papieru. I opisałeś to tak. Przygodowa gra akcji w stylu Until Dawn. Jakby to miało wyglądać? A właściwie powiedz, najpierw opowiedz, bo może też nie każdy wie, ja na pewno nie wiem, o czym dokładnie jest serial. Znaczy tak mniej więcej kojarzę, ale... Żeby to znów za bardzo nie spoilerować, jeśli lubicie gry, filmy o śmiałych napadach na bank, to jasne, tylko że ten serial absolutnie jakby nie ogranicza się tylko do tego. Przede wszystkim on jest fenomenalnie rozpisany fabularnie. Inteligencja, strategia, taktyczne podejście, zabezpieczenie się na miliard różnych ewentualności profesora, jednej z głównych postaci w tym serialu, no jest mówiąc delikatnie, bardzo błyskotliwe. Ja bym to widział w takiej konwencji właśnie Until Dawn, ale na zasadzie pewnych wyborów, których konsekwencje doświadczamy ad hoc, od razu praktycznie. Jest nacisk na błyskawiczne działanie, planowanie. To można by zarówno ugryźć jakby od strony tych napadów z GTA 5, szybkiego działania dla mózgu i naszej moralności, jeśli chodzi o Until Dawn, z delikatną szczyptą akcji. Czemu nie? Mogłoby to kolidować z mechaniką, ale nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka gra przygodowa Hopkins FBI. To też była chyba polska gra typu point and click przygodowa, gdzie nagle w połowie gry zamienia się w Dooma. I normalnie chodzimy i strzelamy, a przez 10 godzin klikaliśmy myszką w elementy na ekranie. Taka w ogóle zmiana konwencji całkowita. Tu też można byłoby to jakoś fajnie wpleść, mi się wydaje, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwości technologiczne współczesnych gier. Zdecydowanie. Dosyć szybko żeśmy się przebili przez tą listę seriali, ale ja jakby nie byłbym sobą, gdybym cię nie zapytał taką trochę dodatkową rzecz, bo ten temat uznam wstępnie za zamknięty. Jestem bardzo ciekaw, czy państwo mają jakieś takie propozycje seriali, które chcielibyście zobaczyć w świecie gry, albo może znacie gry, które zostały zbudowane dokładnie tak jak jakiś serial, który mieliście okazję polubić. Ale śledziłeś, wiem, że ty byłeś bardzo zajęty w tym tygodniu, ale pośród różnych wydarzeń, jakie się działy wokół gry, to sytuacja w Blizzarda gdzieś tam cię zahaczyła? Tak, miałeś okazję. Najbardziej. Oczywiście, monitorowałem to wszystko.
I pośród wielu rzeczy jakby, bo sytuacja dotyczy e-sportu i wygłaszania swoich takich poglądów trochę politycznych w trakcie takich e-sportowych eventów. Powiedz mi, bo jakby ja dużo dyskusji prowadziłem i sam gdzieś tam robiłem i z Borysem żeśmy o tym rozmawiali, ciebie też chciałem zapytać, czy zasadny jakby zawodnik, który osiąga sukces w e-sporcie i gdzieś ma przez chwilę dostęp do mikrofonu, powinien unikać takich tematów, które wychodzą poza ten e-sport, czy raczej powinien się zamykać tylko i wyłącznie na to, co się wydarzyło na evencie i wszystkie inne rzeczy powinny być zakazane? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, tak? Bo i tak, i nie, tak? Bo jeśli sprawa jest ważna dla wolności, dla ludu, dla walki o wolność, to uważam, że trzeba o nią walczyć wszelkimi możliwymi sposobami. Ja to jak najbardziej propsuję. Z drugiej jednak strony też trochę rozumiem organizatorów i Blizzarda pod tym kątem, iż nie jest to do końca miejsce, żeby wygłaszać pewne idee. Także to zależy. Znaczy inaczej, gdyby on był konsekwentny od początku do końca, to w porządku. To jestem przy tej pierwszej opcji. Ale w pewnym momencie było widać, że nie wiem, no ta jego ostateczna odezwa, że przeprasza, że tak zrobił, że się dogadał. To wygląda, jakby czytał coś z pistoletem blizzardowskim przy skroni. Naprawdę, to było tak zajebiście nienaturalne, że aż smutne i przykre. No. No, wiesz co, to jest temat, mam wrażenie, na inną pogadankę, bo o tym można gadać naprawdę godzinami, a ja nie jestem do tego jakoś specjalnie przygotowany w dniu dzisiejszym. Dobrze, wiesz co, ja tylko tak wspominam o tym, wydaje mi się, że po pierwsze i Blizzard ma trochę pistolet przy głowie i on ma trochę pistolet przy głowie. Dokładnie i nagle tak. Sytuacja przekroczyła przewidywania jednej i drugiej strony, ale wspominam też o tym z tego względu, że zbliża się BlizzCon i wszyscy bardzo mocno czekali na ten BlizzCon gdzieś tam na początku listopada i to miał być najlepszy BlizzCon w tej historii, natomiast taka sytuacja się trochę cieniem kładzie na tym wydarzeniu. Powiedz mi, jak zapomnijmy przez chwilę o tych kontrowersjach. Na co czekasz na BlizzConie? Wiesz co, słuchaj, nie wiem, czy po ostatnim BlizzConie dużo osób czegokolwiek oczekuje, o czymś marzy, na coś konkretnego czeka, bo niesmak czuć do dzisiaj, jeśli chodzi o te gry mobilne. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, oficjalnie, nieoficjalnie. Powiem ci, no, ich może tylko i wyłącznie w tym momencie wizerunkowo, PR-owo uratować Diablo 4 i to jeszcze rozdawane za darmo. Jezus Maria. To jest trudne zadanie. Ja liczę na to, że Blizzard pokaże coś jeszcze innego i może nas zaskoczy i może, kurde, te wszystkie kontrowersje gdzieś tam dzięki temu przestaną być takie istotne. Właśnie, ja jestem w tej grupie ludzi, która z ciekawości czeka na BlizzCon, co się tam wydarzy, jaką oni strategię PR-ową przede wszystkim przygotują. Na tej zasadzie. Ale wiesz, to jest tak z BioWare. Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to jest cień starego, dobrego Blizzarda. Aczkolwiek może nie powinienem się tak wypowiadać, bo nie jestem osobą, która jakby namiętnie gra w ich produkcję. Moja miłość do Blizzarda jakoś skończyła się tak naprawdę po StarCraftie 2, bo Diablo 3 nie ujęło mnie do końca i potem nic ciekawego się nie pojawiło dla mnie, nie mówię dla świata, tak? Bo mamy karcianki, mamy moby, mamy WoWa i tak dalej. To niekoniecznie są moje światy w myśl gatunku, tak? Ale ja bym upatrywał się, no właśnie, nowego tytułu w ramach dobrze znanego studia, niż znów może kolejnej części. Wyjątek? Diablo 4. No ale zobaczymy. To na pewno, ja tak trochę zajawiłem ten temat, bo na pewno będziemy o Blizzardzie i o BlizzConie rozmawiali po tym, jak się ten cały event wydarzy, bo to na pewno dostarczy nam dużo tematów. A tymczasem chyba będziemy kończyć powoli. Tak, bo mi nawet kamera pada i chciałem pomachać na do widzenia, żeby tak po angielsku się nie ulotnić. Ja bym chciał rok zaproponować, nie mówię na następny raz, tak, bo może będą ciekawsze tematy. Chociaż ja bym mógł codziennie z tobą nagrywać i to po kilka godzin się tak fajnie rozmawia. Nie wiem, dlaczego to mówię, to jest oczywiste, ale ja lubię się powtarzać pod tym kątem strasznie. Ja bym chciał z tobą porozmawiać, troszeczkę odwrócić kociaka ogonem. Mianowicie chciałbym porozmawiać na temat ekranizacji gier wideo. Z jakich gier chciałbyś zobaczyć porządny, wysokobudżetowy film bez jakiejś tam pięty achillesowej pamiętnego niemieckiego reżysera, z którym jak się ktoś nie zgadzał, to wyzywał go na ring, a wtedy nie było jeszcze Fame MMA. Uwe Boll.
To ciekawy temat. No, faktycznie to jest ciekawy i dosyć ryzykowny temat, bo te ekranizacje gier niespecjalnie się sprawdzają. Ale to sobie przygotuję listę, to jest bardzo dobra propozycja. Wiesz, bo można ugryźć temat na zasadzie, wiesz, oczekiwania graczy, a oczekiwania powiedzmy osób, które jakby nie są graczami, ale są na przykład fanami danego kina. Czy jest to science fiction, czy jest to dramat psychologiczny. Ja o tym robiłem vlogi, znaczy ja już zrobiłem vlogi, mam wrażenie, na każdy możliwy temat, jeśli chodzi o gry wideo, ale vlog solo to nigdy nie będzie taki rozbudowany, myślę, ciekawy też z automatu, jak vlog z kimś, szczególnie z przyjacielem. To z wielką przyjemnością, tym bardziej, że w zasadzie do 25 mamy ten luz, dlatego sprawdzałem ten Outer Worlds i raczej nie, pewnie też sobie o tym pogadamy, ale nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie, a potem nadchodzi ten BlizzCon, więc idealny temat mamy na przyszły tydzień. Idealny. Nawet Państwo mogą podrzucać swoje propozycje gdzieś w komentarzach, to też będzie ciekawe odnośnie tych filmów i ekranizacji. No dobrze, pozdrawiamy Państwa zatem bardzo, bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie i liczymy na zrozumienie, że przez ostatnie dwa tygodnie było podcastów, no rok też miał swoje wyjazdy, a ja byłem między jednym a drugim miejscem zamieszkania, no ale multitasking czasem sprawia, że działasz sprawnie. Dziękuję Ci rok serdecznie i Wam za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa. Hej, hej.